Sachajko, Kukiz 15. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Obecny sposób wyboru członków do KRS-u, czyli sędziów wskazuje grupa sędziów lub grupa obywateli, a spośród tych wskazanych osób parlament wybiera konkretnych członków KRS-u, jest pośrednim wyborem władz czy członków KRS-u. Czyli jest to realizacja artykułu 4 Konstytucji, czyli władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli, czyli posłów, lub bezpośrednio. Nie było to rozwiązanie idealne według Kukiz 15, bo pośrednie. My jako Kukiz 15 opowiadamy się za wyborem bezpośrednim, czyli aby obywatele wybierali członków KRS-u w wyborach bezpośrednich. To, co proponuje pan minister i większość obecnie rządząca, to jest cofnięcie demokracji w Polsce, bo nawet nie będzie tego pośredniego wyboru członków KRS-u. Dlaczego pan minister nie ufa Polakom? Dlaczego nie chce pan oddać władzy zwierzchniej nad sądownictwem Polakom? Dlaczego nie chce pan zastosować artykułu 4 Konstytucji? Przecież tyle razy się państwo odwołują do artykułu 4 Konstytucji. Dlaczego chce pan konserwować ten układ magdalenkowy, który funkcjonuje u nas już niestety tyle lat? Dziękuję.